secure your empire and leave your mark on history. Siemano, z tej strony Divioner i witam serdecznie w drugim odcinku gry Europa Universalis 3. Ten odcinek zapewne będzie nieco ciekawszy niż ostatni, ponieważ już zaczniemy wojować na wszelkich frontach. Otóż, w planach mamy na początek zanektowanie Księstwa Mazowieckiego. Jak się potoczy dalej bitwa, to jest wszystko losowe. Tak, dobrze, zbudujmy sobie jakieś zbrojownie w prowincjach, a najlepiej już prowincję rozwijać od początku, bo później nie będziemy mieli nigdy urzędników. Podchodzę już trzeci raz do tego nagrania, ponieważ miałem problemy techniczne, można tak to ująć. Raz nagrywałem, już była końcówka odcinku, a tu bach, światła brakło. Później znowu nagrywałem super elegancko, mi wszystko wyszło. Już edytuję audio, żeby obrobić bach, szum. Mikrofonu mi nie wykryło i się normalnie zdenerwowałem. I dup, nagrywam jeszcze raz. Mam chwilę wolnego czasu, więc jakieś właśnie pół godziny to akurat. Dobra, jednostki nam się tutaj odbudowują. Po czym ruszymy na Mazowsze, a zanim ruszymy na Mazowsze, to tak, wyślemy im zniewagę. Pozwolimy im na przemarsz wojsk, za co będą nam niezmiernie wdzięczni. Oraz podbudujemy sobie, o, nie musimy. Miałem podbudować sobie tego sojusz z Pomorzem, ale nie trzeba. Dobra, tak. Zażądamy zgody na aneksję teraz, czy po wojnie? Anektujmy Mołdawię, nikczemność 2. Raczej nieprawdopodobne, ale i tak się zgodzą, bo to nie mam teraz wyboru. Ale nie wiem, czy przed, czy po, bo oni mogą mi tu trochę wesprzeć. To nie, po wojnie wezmę, zanektuję Mołdawię. Centralizacja i tutaj co? Ściąć po uzurpator, świetnie. Czy uzurpator, a nie stabilność? Dobra, armia polska niech tutaj się szykuje. Oni muszą nas bardzo. Tak, żeby dołączyli do wojny. Litwa też musi nas bardzo też. No, rozwalać tego uzurpatora wrednego, który nam się wtrynił. Wyniszczymy go i ruszamy na Mazowsze. Leci stoper, świetnie. Okej, dobra, możemy się już pomału ustawiać. No widzicie, błąd taki, no nie mamy tego kasu z Beli, a powinniśmy mieć ujarzmienie. Okej. I teraz mamy czasu 3 lata. Aby przeprowadzić do końca wojnę. Bardzo prawdopodobne. Bardzo... Chwileczkę, no... Tak, wszystko się zgadza. Świetnie. Mamy wojnę. Ach, Mołdawia, świetnie. Węgry dołączyły bez wątpienia. Pomorze, Szwajcaria także. Czyli jest dobrze. Wyszło najlepiej jak mogło wyjść. Austria nie chce dołączyć do bitwy. Na razie. Jest prawdopodobieństwo, że się włączą. O! Zostało cesarzem. Nie wiem, czy mi będzie musiał wypowiedzieć wojnę jako cesarzyk każdemu państwu, które wypowie jakiemuś innemu, które jest państwem katolickim. To tak, cesarz może musi dołączyć wtedy do bitwy. Jakoś tak jest chyba. A ci co? Pomoże, dawać tu do mnie. Ale wygraliśmy. Gdzie oni uciekają? Do Lublina.
Tutaj trzeba szybko zakończyć oblężenie i przerzucać armię tam, gdzie jest potrzebna bardziej. Uciekają do jakiejś węgierskiej nazwy, nie będę nawet próbował wymówić, bo bagaż strzelę na pewno. Dobra. To już jest oblężanie, szturm na Węgry. Idź superancko. Anektuj. Za dużo no. Cennych ciemności. Teraz mamy ujarzmienie na i casus belli na zakon krzyżacki. Mam nadzieję, że żadnego błędu tym razem nie będę miał i Litwa będzie zajmować dla mnie. To, że Pomorze będzie zajmować dla siebie, to jest akurat na pewno będzie tak, bo to jest sojusz, a nie Unia personalna. Mołdawia tutaj świetnie, o kurczę, tutaj się rzucił jakiś 13-tysięczny pułk. Musiałem obciąć, czy mi się nagrywa. Tak, pomoże, widzę ładnie tutaj. I świetnie, dobrze, zajmuję dla mnie, czyli jest gitara. Gitara, gites i spoko. Węgry, ostatnia ich armia ucieka właśnie w dole. Tutaj. Niech się rozpadają. To jest tymczasowe, a ja nie zamierzam w doktrynie się cofać jakoś specjalnie. Oblężenie prowincji zakończyło się powodzeniem. Gdzie ta moja armia tutaj ma iść? No, bitwa, wojna zapowiada się udana. O kurczę, co to się zepsuło? Coś im odwaliło. Czemu to jest zajęte przez Litwę? Trochę nie bardzo. Już się trochę zaczyna... No, już szczęście mają. Okej, to lecimy tutaj. Gdzie tu? Tu. Jeżeli będzie więcej naszego wojska, to na pewno będzie do nas. Austria się boi dołączyć do bitwy. Czyli jest spoko, luz. Zobaczcie, jak się powiększy Polska. No oczywiście nie cała Węgry, bo nam nikczemności by brakło. Ach, mordę. Dołączyli się. Dobra, ale Szwajcaria ruszy tutaj na nich. Jest prawdopodobieństwo, że oni będą chcieli z nami sojusz. O kurde, skąd to 12 patyków się tam wzięło? Ich 15 tysięcy pułki. Gorzej, mi teraz będą odbijać pomału szmaty. Dobrze, że Litwa dysponuje sporą armią i ich tutaj muci. O 9 tysięcy, widzicie? Przesłać najlepszego medyka. Aż w mordę. Przesłać najlepszego medyka, czeka co z tego wyjdzie. Szybko! Tymi prowincje odbijają sobie. Tutaj już Litwa leci. Gitara, szybko! Jest, zakończyło się. Tutaj teraz. Dobra. Szwajcaria tutaj widzę trochę działa.
Czemu Wenecja nie chce dołączyć do nas? Wcześniej właśnie ręczyła. Okej, zbieramy całą ekipę. Musimy połączyć armię. Tutaj już Mołdawia się. Ha, kurczę, status quo może będą chcieli. Nie. To nie. Chyba zdurniali. Jest niby mało. A co jeszcze będę im płacił? Na mózg chyba upadł. Ten Mołdawia ich ściska nieźle. Aż kurde bunt. No Litwa, pomóżcie. Ruś. Ukraińcy zasrani. No co szmaty. Status quo Austria. Chociaż może bym się pokusił na ich prowincję, bo tu złota mają dużo. Coś mi się chyba pomyliło. A nie, mają, ale to drugie. Akceptuj status quo. Węgry do końca. Tam Litwini już mi z bunty rozgramiają, jest dobrze. A pomoże się wycofuje pomału. Świetnie, teraz możemy śmiało zaproponować pokój. I tak, jeszcze coś? To. Wszystko dla mnie? Wszystko dla mnie. 28. Zrecenowanie. Nie chcę. Dobra. Była wojna i po wojnie. Armia teraz rozwalić buntowników. My sobie zapiszemy. Tak. Dobra, lecimy na Płock. A Litwa teraz się gniewa na nas. Aż kurde, buntownicy się ponoszą. Okej. Pięknie. Armię polską trzeba teraz podzielić na dwa pułki. Zaraz musimy się szykować na nieuniknioną wojnę z Złotą Ordą. Pewnie sobie taką armię już wykoksili po 5 latach pokoju, że będzie ciężko. Dwa pułki akurat dobudujemy z niebawakiem. Co oni chcą ode mnie? Pieniądze? Nie sądzę. Pewnie wolności. Nie opłaca im się taka wojna. Dobra, tak, Mołdawia. Zażądaj zgody na aneksję. Będzie wtedy 30. Dobra. A kurczę! Ale to było nieuniknione. Jak tam z czasem stoimy? Jeszcze śmiało tutaj możemy ingerować w odnowę państwa. Dobra, pobudujemy sobie zbrojownię. Tutaj już Gruzja już ma po rozejmie. I znowu ją mucą jak chcą. O, już pokój.
A złota orda szmaty, dobra. Trzeba ich tutaj jakoś przygnębić. Wyślemy szpiega i wesprzemy bunt. I pięknie. Jeszcze raz. Może armię tutaj mają w tych rogach takich właśnie i... Dobra, to poczekam aż na wojnę wypowiedzą. Och, łajzy. Teraz będziemy się męczyć z nimi. Dobra, to najpierw tutaj tak jakoś weźmiemy, blokady zrobimy jakby. I gorsi są właśnie ci. Złota Orda. To zrobimy w ten sposób, że tu będziemy zostawiać pojedyncze pułki. Który nie żyje znowu. I świetnie, superancko. A może z Gujeną sobie jakiś sojusz majstrujemy. Auto-saving. Ups, dobra. Wygrana. Litwini armię zregenerowali. Blach. Jak najwięcej, żeby prowincji było pod naszym tym rządem. O kurczę, lecą grube pułki. Szybko tutaj. Zajmujcie to. Ja już tutaj mam kolonistów. Na razie nie będę się wrzucał do przodu. Tarcie graniczne, szkoda, bo mamy z nimi pokój już. Ha, dobra, tutaj jakoś leć po malutku. Imperium polskie się rozciąga dalej. Ups, coś tu mi gruboźnego. Kurczę. Nie chciałbym przegrać tamtym oddziałem. Bo są dobrzy. Szybko wspierać. Ach, wygrana. Super, gdzie oni teraz uciekają tutaj? Litwa przejmuje dla siebie, kiepsko. O, jakie szmaty. Dobra, wy uciekać, bo szkoda armii. Lecimy z powrotem na swoje ziemię. Ja chcę szybko prowincję tutaj powysłać tych kolonistów. Przegrana. O, w mordę. Gdzie oni lecą? Tu wszyscy lecą mnie wesprzeć, jest świetnie. Dobra, tu już mamy prowincję. Czekać, czy mi się koloniści przyjmą, jak tak, to jest super. Thank you.
Ach, buntownicy. Żeby móc wysłać kolonistów, to musimy mieć połączenie ze stolicą. Tak jak ja musiałem sobie tutaj Mołdawię zanektować właśnie tylko i dlatego, żeby móc kolonizować Złotą Ordę. Ciekawe, czy się kolonizacja uda. No kurczę, na stopie jestem. Ach, świetnie. Tubylcy już są nieźli. Muszą nasi osiągnąć 1000. O kurde, cała armia mi się rozpadła. Co? Cały pułk poszedł w diabły. Znowu jakieś łajzy. Co, Litwa się usrała. Co to teraz wykombinować? Finlandia! Świeżo utworzona. To się robi nieciekawie znowu. Nie, nie przyjmę. Poprzyj myśl jedno i drugie i minus stać. W dupę. Poprzyj myśliciela oczywiście. A teraz jesteśmy w dupie. Ze stabilnością. Sukces i no, przyjmiemy te prowincje dwie i ostrzeżenie. Teraz to jestem usrany. Litwini niech tu pojują z tymi Moskalami wrednymi. A ja tu spróbuję pogonić Złotą Ordę. Świetnie, prowincja już jest nasza za miesiąc. Świetnie. Gdzie oni idą po dole? Bundziak. To czemu nie przeskakują, kurczę? Wygrana. O, sól tutaj jest dobrze, wartość handlu jest spora. Status quo i świetnie, i to mi pasuje. O, Wenecja, sojusz. Oż w mordę, się wpakowałem. Zaraz będą chcieli wezwać mnie do broni. Jak nic. Wszystkie oni się tam tłuczą. Z Bawarią, Modeną, Saksonią i Motuną jakąś. To jakieś te niemieckie prowincje. A mamy Casus Belli. Do wszystkich praktycznie. Musimy zgraniczyć z tą zasraną Złotą Ordą, bo mnie wkurza. Okej, dobra, lecimy tu do przodu.
pomalutku trzeba kończyć odcinek. Kurczę, no to stabilność jest. Za niska. Za niska, nie powinna zejść poniżej zera. Gdzie się usraliśmy? To ja uciekam. Ja. Ty może sobie daruję już tych filunia. Nie chcą szmaty. No. Po nim spalaszkę, co na nich kurczę. Robi się nieciekawe. O kurczę, ktoś mi umarł. Jak ci to radca. Może być. O właśnie, wydatki na stabilność. Chociaż tą wziąłbym tego chłopca, ale. Ale jak stabilność też mi jest potrzebna bardzo. I za ile? 3 lata. Ale Litwa się już tutaj odbija. Mam sporo prowincji. Dlatego udaje mi się tak zawsze jakoś wstać. Dobra. Sukces. Zbierasz petycje. Zgoda, niech to będzie. Dobra, mamy Zaporoże, jest świetnie. Wracamy do Krymu. O kurcze. Och, właśnie, wskoczyło mi. A to nie to. Co to mi wskoczyło, bo ja na nie zobaczyłem. A, lądowa. Okej, okay, rząd. Jaki mamy skarbiec? 4, możemy z powrotem obniżyć. Tak. Kurde. Lećcie tutaj. A, cię w mordę. Szlak mnie zaraz trafi. Co oni tacy jakby? Właśnie ja wam nawet dam pieniądze. Oto szmaty. Świetnie. No i co teraz? I co teraz? Szybko za ile on będzie. A, pomoc. Dobra, trzeba kończyć to.
No bo wrócą, oni chcą status quo, świetnie, już biorę z miejsca. Okej. Okay. Świetnie byłoby, jakby się ta głynęła tutaj, jak wzięła, odcięła Złotą Ordę od nas. Mógłbym się skupić na Europie. Jeszcze jednego kolonistę i powinna być gitara. Masz w mordę, masz. Ale mam ty możliwości stworzenia jednostek. Skończymy tą. Musimy zregenerować państwo po wojnie, odbudować sobie nikczemność oraz stworzyć jednostki większe. Tak kurde, no nie tutaj ten kolonista poszedł. Tu miał iść. Dobra, jeszcze tylko przejmę tą prowincję i zakończymy odcinek, bo będzie zbyt długi. Zarobisz już stabilność skoczy na zero. I okej, prowincja zaraz będzie nasza. Świetnie. Super ekstra. Dobra. Tak więc, to by było na tyle drugiego odcinka gry Europa Universalis 3. W następnej części przewiduję, że będziemy dalej kontynuować tutaj podbój Złotej Ordy. I tym samym będziemy regenerować nasze państwo. To znaczy będziemy próbowali je podnieść po bitwie, po wojnie długiej. Nie takiej długiej, ale po wojnie. Zbudujemy sobie nikczemność oraz zbudujemy więcej jednostek. Tak więc, do zobaczenia, czekajcie na kolejne części. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się czołem.